Przyszli piłkarze będą mogli kształcić się w małopolskiej szkole gościnności, by później wystąpić na murawie Białej Gwiazdy. W tym celu w siedzibie Wisły Kraków podpisano umowę między klubem a województwem małopolskim. Samorząd reprezentowali wicemarszałek Tomasz Urynowicz i Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego. Współpraca klubów sportowych z Małopolską, z Urzędem Marszałkowskim od wielu lat ma miejsce. Jest już dobrą praktyką, że blisko współpracujemy z klubem sportowym. Także tutaj na Wiśle wiele projektów realizowaliśmy wspólnie, teraz po raz pierwszy ze sportową spółką akcyjną, wcześniej przez wiele lat także Stowarzyszeniem Sportowym Wisła Kraków. To po pierwsze stworzenie dobrej oferty edukacyjnej, bo wierzymy głęboko, że w stworzenie klasy sportowej w szkole w Myślenicach jest szansą i dla tej szkoły, ale także dla młodych, zdolnych talentów piłkarskich, którzy grać będą z Białą Gwiazdą na piersiach. Cieszę się z tej współpracy, którą udało się nawiązać z Wisłą Kraków, bo z całą pewnością to poprawi jakość kształcenia w małopolskiej szkole, ale również będzie taką atrakcyjną ofertą szkoły, która do tej pory realizowała swoje projekty. To jest jeden z tych pierwszych kroków, który chcemy stawiać, jeśli chodzi o kształcenie naszej młodzieży, tak? Bo wiemy o tym doskonale, że chcemy uczyć i grać w piłkę, ale też bardzo ważnym elementem w tej nauce musi być też szkoła. Więc stworzenie szkoły mistrzostwa sportowego, czyli szkoły klas sportowych, jest jak najbardziej jednym z elementów układanki dokształcenia właśnie naszej młodzieży. Taka klasa sportowa ze specjalnością piłka nożna powstanie w Myślenicach w Małopolskiej Szkole Gościnności. Klasa o profilu piłka nożna to nowość w ofercie Małopolskiej Szkoły. Myślę, że jest to pewne wyzwanie przede wszystkim dla moich nauczycieli, ale i również druga strona, czyli Wisła, ma duże oczekiwania. Jesteśmy szkołą, która ma doskonałe warunki bazowe, bardzo wysoki poziom nauczania, a jednocześnie sąsiadami bazy sportowej Wisły Kraków. I stąd między innymi ta wspólna koncepcja, czyli stworzenie klasy piłkarskiej w Myślenicach. To są chłopcy, którzy wychodzą z 8 klasy, idą do pierwszej liceum. Dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie zapewnić naszym zawodnikom możliwość kontynuowania gry w piłkę, ale również pilnując cały czas ich edukacji szkolnej, czyli ta współpraca. Oni, mając 17 lat, muszą wiedzieć, że teraz są najważniejsze 2-3 lata dla nich w życiu. W uroczystości podpisania umowy między samorządem a Wisłą Kraków uczestniczyli też radni Sejmiku Województwa Małopolskiego. Bardzo się cieszę, że kierownictwo Wisły podchodzi bardzo rozsądnie do sprawy wykształcenia również i piłkarzy. To jest niezwykle ważne, dlatego że sport jest czasową rzeczą, a jednak wykształcenie jest czymś, co zostaje i klasa sportowa pozwoli młodym ludziom na uzupełnienie ewentualnych braków na naukę i bardzo się cieszę, że ma to miejsce w Małopolskiej Szkole Gościnności. Wisła to historia, to jest klub założony w 1906 roku, więc za 6 lat będzie obchodził 120. rocznicę istnienia. Tak? To jest klub, który zdobył 13 mistrzostw kraju, 13 wicemistrzostw, różne trofea. W związku z powyższym takie wydarzenie, gdzie województwo małopolskie razem z klubem zakłada, czy zmierza do kształcenia dzieci, młodzieży, to wydarzenie oczywiście istotne i doniosłe dla naszego województwa. Dodajmy, że nabór do klasy sportowej na przyszły rok już trwa.